dzisiaj Betlejem wesoła nowina, że Panna czysta porodziła syna. Chrystus się rodzi, nas oswobodzi, anieli grają, króle witają, pasterze śpiewają, bydlęta klękają, cuda ogłaszają. Chrystus się rodzi, nas oswobodzi, anieli grają, króle witają, pasterze śpiewają, bydlęta klękają, cuda ogłaszają. Witam Państwa, szczęść Boże, dzień dobry. Witam oczywiście bardzo świątecznie. Ta kolęda, którą przed chwilą zaśpiewałem w formie takiej zubożonej, no i niezbyt doskonałej, świadczy o tym, że święta już są, co widać i słychać, jak to niektórzy mówią, nawet i czuć, prawda? Bo to wszystko, co my szykujemy, te gotowania, te różne rodzaje, inne rzeczy związane ze stołem wigilijnym, to wszystko też pozwala na to, że te cudowne zapachy unoszą się wysoko i bardzo drażnią nasze podniebienie, wzbudzając apetyt, właśnie ten apetyt świąteczny. Kochani, no właśnie, święta Bożego Narodzenia to nie tylko święta, które czujemy w Kościele, które przeżywamy w Kościele, ale one są świętami uniwersalnymi, one są wszędzie. One są wszędzie, bo Jezus przychodzi do wszystkich, Jezus przychodzi do każdego i każdej z nas, bo On jest tym, który właśnie przychodzi do ludzi dobrej woli. Chwała na wysokości Bogu, a na ziemi pokój ludziom dobrej woli. Człowiek dobrej woli to każdy człowiek, bo każdy ma jakąś dobrą wolę, prawda? Jesteśmy w tej chwili, jak Państwo widzą, w mieście, naszym kochanym mieście Suwałki, na placu Marii Konopnickiej i widzą Państwo, że są właśnie te dekoracje świąteczne, choinki, tutaj różne inne jeszcze atrybuty związane z Bożym Narodzeniem. One świadczą o tym też, że miasto chce przeżyć święta, owszem, w sensie takim duchowym, w sensie takim wewnętrznym, ale także w sensie zewnętrznym, bo my jesteśmy też wzrokowcami. My oczywiście lubimy dobry zapach, lubimy dobre smaki, lubimy piękne melodie, ale lubimy też piękne obrazy, piękne dekoracje. Takie dekoracje, jak Państwo widzą, są w naszym mieście. Takie dekoracje są w każdym kościele, co Państwo też zobaczą. Oczywiście te dekoracje to przede wszystkim choinki, to przede wszystkim żłóbek betlejemski. No i oczywiście to, co w tym żłóbku się znajduje, a więc święta rodzina, pasterze, bydlęta i oczywiście otoczenie, to otoczenie, które jest takim otoczeniem bardzo skromnym, bardzo ubogim i bardzo też może dla nas troszeczkę, że tak powiem, zawstydzającym, bo właśnie to, co doświadczył Jezus, to czego doświadczył Jezus w Betlejem, to świadczy źle o nas jako ludziach, że właśnie miejsce dla Niego znalazło się tylko w żłobie, a więc tam, gdzie mieszkały bydlęta, a nie gdzie mieszkali ludzie. Kochani, właśnie, co to znaczy być człowiekiem świątecznym? To oczywiście przede wszystkim być człowiekiem Wigilii, być człowiekiem pojednania. My taką Wigilię albo przeżyliśmy, albo przeżywamy właśnie 24 grudnia. Wtedy zasiedliśmy przy stołach Wigilii, w takim bardzo skromnym wydaniu pandemicznym. No i oczywiście zaśpiewaliśmy na pewno kolędę, podzieliliśmy się opłatkiem, co ja jeszcze mniejszym raz czynię, życząc wszystkiego najlepszego. No i oczywiście też to pojednanie, co wciąż podkreślam, bo do Jezuska, do małego trzeba i serca pokornego. Nie możemy być ludźmi, którzy są zagniewani, którzy są w nienawiści z kimś. Nie możemy być ludźmi takimi, którzy chcą iść do Chrystusa. Jeżeli Chrystus wyraźnie podkreśla, jeżeli chcesz zanieść dar swój przed ołtarz, a masz coś przeciwko bratu swemu, idź najpierw pojednać się z bratem. Inaczej ten dar nie będzie przyjęty. Właśnie jest to pojednanie, to proszę Państwa, pojednanie. My jesteśmy skłóceni. Tego skłócenia doświadczamy na co dzień. Zobaczmy wszędzie, jak to się mówi, wrze. Jesteśmy zdenerwowani i w sądzie, i w urzędzie, i w jakichś tam jeszcze innych miejscach. No nie ma miejsca, gdzie by ludzie się nie kłócili, no ale takie nasze życie jest. A święta są po to, Wigilia jest po to, ten wieczór Wigilii jest po to, żebyśmy pojednali się, proszę Państwa, żebyśmy podali sobie wzajemnie ręce, żebyśmy powiedzieli właśnie to wspaniałe słowo przepraszam, proszę o przebaczenie. Żebyśmy uśmiechnęli się do siebie i żebyśmy powiedzieli, że chcę, bracie, siostro, żyć z Tobą w zgodzie, że nie chcę tych waśni, że nie chcę tych kłótni, bo one naprawdę do niczego dobrego nie prowadzą. Jest takie japońskie przysłowie, przebacz, a zwyciężysz właśnie. Jeżeli my chcemy przeżyć święta w atmosferze zwycięstwa, tego zwycięstwa Chrystusowego, to musimy przebaczyć. Innego wyjścia, proszę Państwa, nie ma. Przebacz, a zwyciężysz. No niektórzy uważają, że przebaczać to taka słabość z naszej
naszej stronie. Nie, proszę Państwa, to jest moc, właśnie to jest to zwycięstwo. My upokarzamy się nie w sensie takiej garbatej pokory, upokarzamy się w sensie takim Bożym, w sensie Chrystusowym. Niech więc ten wieczór wigilijny będzie naprawdę wieczorem cudownym, jeżeli już takowym miałby. Poza tym, proszę Państwa, święto pierwsze, święto drugie, czyli święta Bożego Narodzenia, znowu właśnie ten czas świąteczny, idziemy do kościoła, byliśmy na pasterce, może pójdziemy na pasterkę. Oczywiście ograniczone te wszystkie właśnie z powodu pandemii warunki trzeba spełnić, a więc maseczka, odległości, higiena rąk. To wszystko jest bardzo ważne, bo to świadczy o tym, że szanujemy i swoje zdrowie, i swoje życie, ale także szanujemy zdrowie i życie swoich bliskich. To jest, proszę Państwa, bardzo ważne w atmosferze świątecznej, wtedy, kiedy mamy tego czasu troszeczkę więcej, a może nawet o wiele więcej. Warto nad tym się zastanowić, czy my potrafimy szanować drugiego człowieka poprzez szacunek siebie samego, bo właśnie kochaj bliźniego swego jak siebie samego. Jeżeli ja nie kocham siebie, nie potrafię kochać bliźniego, czy swoich bliźnich, tak? Więc muszę najpierw tej miłości uczyć się na sobie. Muszę tej miłości uczyć się właśnie w stosunku do siebie i taką miłością, jaką kocham siebie, tą miłością mam pokochać swojego bliźniego. Tę miłość mam przekazać swojemu bliźniemu. Boże Narodzenie to jest właśnie taki czas tej miłości przebaczającej, tej miłości, która buduje, a nie niszczy. Kochani, no właśnie, śpiewamy kolędy, życzymy sobie wzajemnie wszystkiego najlepszego. No i oczywiście jesteśmy ludźmi, jak powiedziałem, takiego pojednania, cudownego pojednania. Życzę, żeby to pojednanie było nie tylko przy stole wigilijnym, tylko przy stole świątecznym, ale żeby ono przełożyło się na dalsze dni, żeby ono przełożyło się na nowy rok 2021. Proszę Państwa, już wkrótce, najbliższy czwartek będzie 31 grudnia, to znaczy, że zakończy się stary rok 2020, żeby Sylwester, święty Sylwester, też w tej atmosferze bardzo ograniczonej, bardzo pandemicznej, no a potem nowy rok pański 2021. Życzę właśnie, żeby te ostatnie dni starego roku kalendarzowego, żeby były też okazją do tego, żeby zrobić taki rachunek sumienia, taki remanent, żeby podsumować to wszystko, co żeśmy przeżyli w tym starym roku. To, co było złe, potępmy to, odrzućmy to, wykreślmy to z naszego życia. To, co było dobre, podziękujmy Bogu za to dobro. Zechciejmy to dobro rozmnażać, zechciejmy to dobro rozwijać, zechciejmy to dobro przekazać w nowy rok pański, rok 2021. Proszę Państwa, święta Bożego Narodzenia to właśnie te święta, kiedy idziemy, jak powiedziałem, do kościoła, kłaniamy się przed żłóbkiem betlejemskim, symbolem Bożego Narodzenia, symbolem Betlejem. Tam widzimy święto rodziny. O świętej rodzinie będę mówił w najbliższą niedzielę, bo to będzie najbliższa niedziela, ostatnia niedziela roku 2020. Rodzina, czyli Jezus, Józef i Maria. Póki co właśnie popatrzmy na nasze rodziny. My jako ludzie gromadzimy się przy stołach w atmosferze rodzinnej. Rodzice, dzieci, czy dziadkowie, czy babcie, czy jacyś tam bliżsi krewni, no oczywiście ograniczona liczba osób przy stole świątecznym, ale mam nadzieję, że nawet w tej ograniczonej liczbie możemy poczuć smak rodziny, bo my na co dzień, proszę Państwa, jesteśmy bardzo mocno rozbici, jesteśmy bardzo mocno oddaleni od siebie, pędzimy, zapędzeni jesteśmy, zapracowani, mamy tak wiele obowiązków, mamy tak wiele pracy, mamy tak wiele różnego rodzaju zajęć i to wszystko nie pozwala na to, żebyśmy właśnie poczuli smak rodziny. Poczujmy smak rodziny, tak jak czujemy smak opłatka, tak jak czujemy, no może smak opłatka nie bardzo czujemy, bo on jest bardziej taki bezsmakowy, ale jak czujemy smak karpia, czy smak makowca, czy smak tych wyrobów świątecznych, tak poczujmy smak rodziny i zechciejmy tym smakiem zachwycić się, zechciejmy ten smak wciągnąć w siebie i nie wypuszczać go z siebie. Niech on pozostanie w naszym sercu i w naszym życiu. Kochani, no właśnie Ewangelia na dzisiejszą uroczystość brzmi następująco. Ja wiem, że tutaj czas dobiega końca, ale pan redaktor z racji świąt trochę może da bonusa, prawda, i ta minuta czy trochę więcej będzie dłużej. Ewangelia według świętego Łukasza. W owym dniu wyszło rozporządzenie Cezara, przepraszam, wiatr swoje robi, Cezara Augusta, żeby przeprowadzić spis ludności w całym świecie. Pierwszy ten spis odbył się wówczas, gdy wielkorządca Syrii był
Kwiryniusz podążali więc wszyscy, aby dać się zapisać, każdy do swego miasta. Udał się także Józef z miasta Nazaret do Judei, do miasta Dawidowego, zwanego Betlejem, ponieważ pochodził z rodu Dawida, żeby się dać zapisać z poślubioną sobie Marią, która była brzemienna. Gdy przebywali, nadszedł dla Maryi czas rozwiązania, powiła swego pierworodnego syna, uwinęła go w pieluszki, położyła w żłobie, gdyż nie było dla nich miejsca w gospodzie. W tej samej okolicy przebywali w polu pasterze i trzymali straż nocną nad swoją trzodą. W tym stanu przy nich anioł pański, chwała pańska, zewsząd ich oświeciła, także bardzo się przestraszyli. I rzekł do nich anioł: nie bójcie się, oto zwiastuję wam radość wielką, która będzie udziałem całego narodu. Dziś bowiem w mieście Dawida narodził się wam Zbawiciel, którym jest Mesjasz Pan, a to będzie znakiem dla was, znajdziecie niemowlę owinięte w pieluszki i leżące w żłobie. I nagle przyłączyło się do anioła mnóstwo zastępów niebieskich, które wielbiły Boga słowami: chwała na wysokości Bogu, a na ziemi ludziom pokój dobrej woli. Kochani, chwała na wysokości Bogu, chwała Chrystusowi, a nam, ludziom dobrej woli, niech będzie pokój. Ten pokój, który przynosi nam Jezus Chrystus poprzez swoje narodzenie. Dziękuję bardzo, pozdrawiam serdecznie i wszystkiego najlepszego. Zostańcie z Bogiem.